this computer. Computer. I teraz zrobimy jeszcze live on Facebook. Okej. Okay. No, w każdym razie osobę H zapewniamy, że jeżeli jest kamera wyłączona, to nie będzie widoczna na publicznym tym widoku. Tak, tresura. Bo ja nie wiem, czy ja zrobiłem w końcu webinar, czy meeting. Chyba meeting zrobiłem. Wiesz co, spojrzę teraz na to. Dalej. Wiesz co, wydaje mi się, że meeting, bo inaczej, no to jest meeting, no. A to dobrze, czy, bo ja już kurwa, wiesz, dawno tego nie robiłem. Jakby to powiedzieć? To by chyba wychodzi poza definicję dobra i zła. To chyba wychodzi poza definicję. To nie należy do tematu. Nie. To w ogóle nie podlega definicji dobra i zła. Dobrze, w takim razie, jak mamy się zwracać do ciebie, człowieku H? Więc tak powiedzmy, no nie wiem, czy mamy do ciebie mówić H? Ja bym nawet dodał haha. No, to, bo tak możemy się wesoło do ciebie zwracać, tak. Możemy mówić do ciebie haha. Haha, bardzo śmieszne. Dobrze, z czystą sympatią to mówię. Poczekaj, ja tam jeszcze muszę jedną rzecz zrobić, chyba tytuł. Jaki jest tytuł? A, no, dzień dobry. Dobrze, to tylko dla naszej wiadomości, że ty nie jesteś hachą, tylko... wiemy, prawda, Lolo i tak dalej, także spokojnie. Olek, ty pamiętasz, jaki jest tytuł? Muszę zobaczyć. tytuł to jest tak, oczekiwania w pośpiechu, czyli nie pokazuj uśmiechu. Oczekiwania w pośpiechu. Mam kumpla, który się nazywa Pośpiech. Ja też, znaczy, miałem czyli, takiego kumpla. Poczekaj, oczekiwania w pośpiechu, czyli? Czyli nie pokazuj uśmiechu. Nie pokazuj uśmiechu. Pierwszy sekretarz, taki... ostatni pierwszy sekretarz partii PZPR w Krzepicach nazywał się Pośpiech, normalnie. I to bardzo symboliczne było dla tego komitetu, naprawdę. Nie wiem, Olek, czy dobrze napisałem, ale oczekiwania w pośpiechu, czyli nie pokazuj, uśmiechuj mi wyszło. Ja już powiem ci tak, haha, no. Udostępnij to... Sitting sferzy mi napisał. Sitting sferzy, no i dobrze. Może jakąś nową grupę odwiedzimy dzięki temu. Okej. I teraz chyba jemy nada. Nie nadaje. Tak, widzę, że jemy nada. O, moja żona właśnie mi przyniosła ten, jemy nada. No, ty masz jemy nada? Jemy nada. Takie kanapki z jemy nadą. A z czym się to dobrze... Wiesz, ja nigdy z jemy nady nie jadłem. I, wiesz, ale podobno, wiesz, ja mam cholera. No, widzisz, przydałbym się trochę jemy nady, bo ja mam piwo. Jemy nada. Dobre. Kanapki z jemy nadą. Dobra. Kanapki z jemy nadą. Dobra, to ja tutaj już chyba jestem, to się chyba już poszło, bo ktoś już lubi nasz film, nawet jeszcze go nie było, a on już go lubi. Wiesz co, to powiem ci szczerze, lepsze niż odruchowy hejt, kiedy mieliśmy zawsze jednego widza, który zawsze dawał łapa w dół i to najczęściej przy czwartej minucie. To wydaje mi się, albo ten człowiek podróżował w czasie, albo to był jakiś cholernie prekognitywny typ, który wow, 40 warpów do przodu był już. Obejrzał to, zanim to obejrzał. On miał genetycznie zmodyfikowanego palca, który był cały czas gotowy do naciśnięcia guzika tak hejtu, wiesz. Tak jest, dokładnie. To jest guzik hejtu. Nie, bo to on, chodzi o to, że to jest taki trigger, wiesz. Od razu, wiesz, no, ponieważ potrafił tylko skojarzyć obrazek kciuka w dół z własnym kciukiem w dół, prawda? I musieli się koniecznie połączyć kciukami. No dobra. To będzie nowy symbol stresu Matrixa, wiesz, taki... Nowy symbol tresury Matrixa, jemy nada, wiesz, jemy tak nada. To jest gest jemy nady. No dobra, niech jemy nada będzie z tobą. No dobrze, wygląda na to, że chyba się nic w tym projekcie nie zmieniło do ostatniego razu. To jest jemy nada, tak. Ja pokazuję, to tak działa na człowieka, jemy nada. No, ale muszę ci powiedzieć, ja ostatnio się wyłączyłem z tego rodzaju prowadzeń, wiesz, bo ja unikam chemii, no więc jemy nadzie jest bardzo, znaczy, wolę akurat się tradycyjnie odurzać, jemy nada bardzo długo zostaje w systemie, wiesz. Tak, no trzeba dużo mleka i kiślu wypić, żeby ta jemy nada się wypłukała. Tak, wiesz, i powiem ci w takich proporcjach, że ja nie wiem, co bym pierwsze wysłał. No ale dobra,
Okej. Słuchajcie, jest godzina chyba po 20, więc my teraz włączyliśmy kamery trochę wcześniej i poszło to trochę więcej. Tak, bo to za 20 osób już ogląda. Także witamy wszystkich na kolejnym występie Tresury Matrixa. Nowe powitanie Tresury Matrixa, tak zwana Jemenada. Dobrze, tak. No, okej. Poważny temat. Poza tradycją tego, że sami najlepiej się śmiejemy z naszych dowcipów, to jednak mimo wszystko pasztoratyzacja jak zwykle na najwyższym poziomie. Na najwyższym, jaki może być. Ostatni film jest na najwyższym poziomie, bo jakby już wcześniejszego wyższego filmu jeszcze nie ma. Jeszcze nie a ma. Ten właśnie się tworzy. Ten się właśnie tworzy. Więc dzisiaj mamy zamiar, a propos Jemenady, mamy zamiar się zająć właśnie taką typową, nie jemenadowizualną sytuacją, która jest bardzo powszechna w kosmosie, zwłaszcza tam, gdzie ludzie mieszkają. Smakuje? No, tak myślałem. Dotyczy to mianowicie tego, co ten tytuł nasz ogarnia. I muszę normalnie aż spojrzeć na niego, żeby go jeszcze raz dokładnie przeczytać. Oczekiwania w pośpiechu, czyli nie pokazuj uśmiechu. I tam wiem, że nadgorliwie Andrzej nacisnął jeden klawisz więcej. I to akurat mogę zwalić na Jemenadę, bo ona takie numery robi. O co chodzi? Całkiem przystojnie przeżuwasz, może ci powiedzieć. Sytuacja polega na tym, że no mamy mówić o tym, co najbardziej lubimy punktować, ale to uwaga, to nie to, że siedzimy sobie w pozycji jak zwykle wyczesanych kołczy, którzy mają poogarniane i teraz, prawda, punktują nieudolnych pierwszaków, tylko no, jak my mówimy, to raczej mówimy zawsze o sobie. Więc no, w sytuacji, gdy ktoś miał się, bo to były takie przypadki, obrazić na jakiś film Tresury Matrixa, to musiałby najpierw no, uwzględnić, że nasza intencją jest mówić o sobie. Jeżeli mówimy takie teksty, jak większość ludzi to, albo większość ludzi, który znam, albo ludzie najczęściej, to bardzo często włączamy siebie w ten zbiór. Rzadko kiedy stawiamy siebie poza marginesem tego, o czym gadamy, że my to nie. U znajomych trochę widzieliśmy, ale w ogóle generalnie na świecie najczęściej to, ale my to mamy poogarniane. Ponieważ no, naszym zadaniem nie jest ściągać wokół siebie generowanie przekonania, że człowiek, który może innemu człowiekowi pomóc zmienić swoje życie, sam musi mieć, jakby to powiedzieć, na półeczkach wszystko idealne. Bardzo często... Olek, wejdę ci słowo. Mhm. Bo ja mam tak mało czasu, że jem na wizji, czyli rozumiem, że mogę dalej... Ja mam tak mało czasu, że piję na wizji, kochany, tak życie, no kurde, powiem ci, życie. No. Ale to znaczy, że mogę dalej jeść, a ty jakby tam będziesz robił tak zwane tło. Jedz, normalnie jedz, ja będę robił tło dla twojego jedzenia. Nigdy w życiu nie gadałem do kotleta, muszę ci powiedzieć, to jest mój pierwszy... Żona mi zrobiła takie fajne kanapeczki z tak zwanym jajkiem na twardo i szyneczką i to od dzisiaj się nazywa Jemenada, a ten symbol to jest nowy symbol witania się Tresury Matrixa, to jest tak zwane. Muszę ci powiedzieć, że jak zwykle, jeszcze coś się u nas nie ukorzeniło, a ty już to modyfikujesz. Normalnie tego gestu nie było, wiesz, to był kompletny, pełen gest, prawda, jedna zespawana struktura, prawda, kciuki, pięści, głowa. No ale jak chcesz, możesz robić Jemenadę mobilną, tak zwaną, wiesz, resorową. Dobra. Chodziło o to, że jak tak pokazujesz, to tak merda, że niby zadowolone jest, nie? A także nieszczęśliwe. No dobra, to każdy będzie mógł rozróżnić, jaką Jemenadę z siebie wydobywa, nie? Będziemy wiedzieli, że ludzi, którzy mają Jemenadę szczęśliwą i tą, prawda, niezadowoloną. No więc kontynuując, dając Andrzejowi zjeść, trzymając jakiś rodzaj ściany dźwięku, żeby się cisza nas nie zabiła swoim zakłopotaniem. Jest tak, że w większości sytuacji, w których my tak odważnie się wypowiadamy na temat tego, co tam ludzie robią albo jak myślą i jak sobie psują życie, uwzględniamy nasze doświadczenia przeszłe, obecne albo takie, które są u nas chroniczne, czyli obserwujemy pewną powtarzalność. Przepraszam. W wielu sytuacjach nie ma w ogóle tak, że znaczy istnieją systemy, w których człowiek musi być naprawdę bardzo mocno wypucowany wewnętrznie. Są takie systemy pracy, terapii, które powodują, że musisz mieć bardzo posprzątane.
żeby się za bardzo, no żeby cię nie zjadła ta robota. Ale to są systemy, w których praca polega na tym, że człowiek bardzo silnie opiera się i wiesza swoje oczekiwania a propos tematu na osobie, do której przychodzi, po to, żeby sobie życie zmienić. Czyli ta osoba musi być, powiedzmy sobie, no tak kryształowa, jak się tylko da, albo przynajmniej tak ten kryształ fasadowo utrzymywać, żeby ta druga osoba miała na czym wieszać swoje oczekiwania, dopóki się nie usamodzielni, co bardzo trudno osiągnąć w takiej sytuacji. Natomiast nie zmienia to faktu, że przyciąga to naprawdę duże rzesze odbiorców. Wiem, bo chodziłem na takie rzeczy. To jest związane. Ja teraz wtrącę, bo zazwyczaj ufam temu, co mi przychodzi do głowy w momencie, kiedy rozkręca się spotkanie i przyszły mi dwie skojarzenia. Bo skojarzenie to jest rodzaj męski czy żeński? Dwa skojarzenia czy dwie skojarzenia? Naprawdę wolałbym, żebyśmy tego teraz nie omawiali. I przed momentem przyszło mi jeszcze jedno, jak powiedziałeś o kryształowym człowieku, na którym można powiesić wszystko, swoje oczekiwania. Tak. Ja nie będę gołosłowny i pokażę wam coś, co Olek dobrze zna. Ale... Nie, ale... Aha, uff. Ale bo się wystraszy. Mam tutaj... tak zwaną klamkę z Swarowskiego. Kształt Swarowskiego, która jest w takim miejscu w moim domu, że jak ktoś tu wchodzi i mówi: Andrzej, przecież to powinno być gdzieś na zewnątrz. To powinno być widoczne. To wszyscy tak. Od razu, którzy wchodzą do domu, powinni wiedzieć, że ty masz klamki z kryształu Swarowskiego. A ja mówię: nie, ja po prostu chciałem mieć tutaj klamkę z kryształu Swarowskiego, żeby sobie powiesić na tym ręcznik, jak wyjdę z prysznica. I Olek od pewnego momentu też, jak u mnie mieszka, może sobie powiesić ręcznik na klamce z kryształu Swarowskiego w moim prysznicu, który jest schowany w takim miejscu, że od razu z zewnątrz go nie widać. I to jest jedno skojarzenie. Drugie skojarzenie, które mi przyszło, to kiedyś rozmawiałem z mistrzem, zaraz powiem czego, i zapytałem go: słuchaj, powiedz mi, za czym tęsknisz? Co sprawiło ci najwięcej przyjemności w życiu? Uh-huh. A on mówi: wiesz co, Andrzej, to jest trudne, bo dużo rzeczy mi sprawiło przyjemność w moim życiu, ale jeżeli chodzi o tym, w czym jestem mistrzem, to był to okres, kiedy się uczyłem. Aha. To był ten moment, kiedy ja poznawałem tajniki tej wiedzy i wszystko mnie wtedy ciekawiło. Uh-huh. A w tej chwili to ja już wszystko wiem i to stało się nudne. Uh-huh. A mistrzem ten człowiek był, uwaga, on był mistrzem Kama Sutry. Oh. I teraz to nieprzypadkowo jest tak, że liźniemy temat związany z tą Kama Sutrą. Uh-huh. Zaraz wszyscy zaczną się zastanawiać, dlaczego Andrzej spotkał się z mistrzem Kama Sutry i niektóre kobiety na pewno wyślą mi maila: Andrzej, daj mi telefon albo maila do niego. Ja ci wyślę maila. Już teraz wysyłam natychmiast. No. I trzecia rzecz, która mi się skojarzyła zaraz na początku naszego spotkania, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o... No i widzisz, wyleciało mi z głowy, jak to się nazywało. To takie machanie tymi merdadełkami. Jemy nada. O właśnie, lemoniada, lemonada, dobra. Jemy lada. Nada jemy, jemy nada. Jemy nada, jemy nada. Otóż trzecie skojarzenie to jest taka scena z filmu Avatar, kiedy wojownik zabija zwierzę i mówi, pomimo tego, że on je upolował i zabija je, mówi do niego, do tego zwierzęcia: widzę cię. Uh-huh. I to ostatnie skojarzenie będzie bardzo ściśle związane z tym, o czym my dzisiaj chcemy mówić, a mianowicie o tak zwanym roszczeniu, o roszczeniach. No, dlaczego ten wojownik powiedział do tego zwierzęcia, wbijając mu nóż w serce i trzymając go za głowę, patrząc mu w oczy: widzę cię. I czego jest to oznaką? Jak myślicie, jak można by było odebrać taką scenę, w której wojownik zabija zwierzę, już bezbronne, i mówi temu zwierzęciu, że go widzi? No. Czym to jest? Oczywiście. Dlaczego on to zrobił? No właśnie, jest cała romantyczna legenda narosła wokół tego filmu, który stał się pewnego rodzaju Biblią dla niektórych ruchów ekologicznych nawet.
I jest to romantyczna wizja tych naszych, jak powiedzieć, rdzennych mieszkańców tych kontynentów, które kolonizowali bieli ludzie w jakimś sensie, czyli też romantyczna wizja światów paleolitu, tych wszystkich szamańskich kultur i tak dalej, i tak dalej. Romantyczna dlatego, że no, nie było to tak kolorowo, jak tam pokazano. Oczywiście pod wieloma względami to była brutalna walka o przetrwanie. I jeżeli była kształtowana jakiś rodzaj etosu, to głównie po to, żeby przeżyć ze zwykłego strachu bardzo często. Oczywiście nie zmienia to faktu, że prawdopodobnie było też kilka tych pięknych faktów, których użyto do tej legendy, ale akurat ten fakt, widzę cię, jest czymś, co moim zdaniem się bardzo przydałby dzisiaj w zakresie kształtowania naszej osobistej walki o przetrwanie dzisiaj w takim świecie, jaki mamy. Bo żyjemy bardzo często w paraliżującym lęku, który wynika z wewnętrznego, nieświadomego przekonania, że w każdej chwili może nas coś pierdolnąć i zjeść. I to nie chodzi tylko o takie fizyczne, tam znowu się coś ktoś. Admin to jest chyba coś, że pozwalam, tak? Admit. Czyli ktoś się do nas dostał. Dzień dobry, kolejną osobę. Prosimy się wymutować od razu i nie uruchamiać kamery, jeśli nie chcesz być sfilmowany. Dziękuję. Dziękuję. Tak, bo do nas się można dostać albo bezpośrednio na Facebooku. Jest w tej chwili 29 osób. Dzisiaj będzie takie spotkanie trochę organizacyjne, a w międzyczasie będziemy rzucać jakieś takie frywolne mądrości, które nam wpadają do głowy. Frywolne mądrości. Żeby już całkowicie jakby nie zejść z remanentu Facebooka. Remanentu, żeby nie wyjść z remanentu. To tak jest. Prosimy. Zdjęliśmy to z remanentu Facebooka. No to brzmi normalnie, powiem ci, że co chwilę mamy akt służby specjalne przy drzwiach. W każdym razie ten element, który Andrzej wspomniał przed chwilą w tej legendzie, w tej romantycznej wizji świata paleolitu, no tak, widzę cię, czyli uznaję twoją obecność, wiem, że zależy od tego, że jesteś. Zabijam cię, zabijam jednego z was, dzięki temu przeżyję kolejny dzień. Twoje życie buduje moje życie, walczymy o przeżycie, ale dobrze wiem, że równie dobrze to ty mógłbyś zjadać mnie. Więc no, to jest szacunek, który nie jest tym sztucznym, wydumanym szacunkiem, który mamy w myśli pod tytułem, prawda, szacun koleś, spełniasz kryteria. Tak naprawdę, oczywiście każdy ma prawo zbudować sobie swoją strukturę, swój szkielet tego, do kogo ma szacun. Kogo darzy szacunem i kto dla niego jest spoko. Natomiast jak wiemy, nasze życie się zmienia i prawdopodobnie jak nas przypili albo gdzieś przyciśnie, to sami zachowamy się tak, że bardzo często mamy problem mieć do siebie szacun, gdybyśmy siebie spotkali w ciemnej ulicy albo spojrzeli na siebie w lustrze. I wtedy co? No wtedy się weryfikuje, czym jest szacun. To nie jest szacun. To, co powiedział ten wojownik tego zwierzęcia, to nie był szacun. To nie było w zasadzie spoko koleś, to był zaszczyt cię zapierdolić, teraz cię odeszamywał, kurde, normalnie szacun, spoko jesteś normalnie. Kurde, takich jak ty, to wiesz, więcej na świecie normalnie. Szacun, koleś. To tak. Masz zasady. Jak był ten rysunek, gdzie tam dwóch misjonarzy gdzieś tam w Afryce, na pustyni zostało napadniętych przez lwa i zaczęli się modlić do Boga, żeby ten lew miłosierny, był chrześcijaninem. A ten lew oczywiście złożył ręce i mówił: o, dziękuję ci Boże za tak wspaniały posiłek dzisiaj. Bo zapomniano, że kultura biblijna nie jest wegetariańska. No dobra, w każdym razie... I teraz właśnie to wszystko jeszcze na jednym tle. Wrzucę jeszcze jeden layer, zanim zaczniemy jechać z koksem w tej rozbiegówce. Ciekaj z teksturą. Layer, czyli tekstura, polega na tym, że jest taka gra, która nazywa się Paintball. Ja myślałem, że World of Tank normalnie. Znowu będę mówić o czołgach. Andrzej, ja Ja wiem, że nawet memy o czołgach wrzucasz, że tam ta wieżyczka ci chodzi dookoła z tą lufą. Ja ci pokażę ten World of Tank kiedyś, zobaczę, że cię wciągnie. No więc właśnie wolę, żebyś mi nie pokazywał. Mów dalej. Dobrze, więc jest taka gra Paintball. Ja ostatnio przeprowadziłem rozmowę z młodymi ludźmi, którzy wzięli udział w takim obozie, takim właśnie paintballowym, gdzie oni tam mieli szlifować swoje umiejętności, a oprócz tego się nieźle bawić. I jeden z nich opowiada, że on to strzela tak, żeby bolało.
I wymienił te miejsca, że najlepiej boli w klatkę piersiową, w uda i w bok, gdzieś tam koło żeber, tutaj żeber i koło tej wątróbki takiej z cebulką, tak, z uduszoną, tak fajnie, do tego jeszcze czerwony wino. Właśnie musi, tam być, musi być cebulka na kolację przed walką. Tak jest, uduszona z wątróbką. I on właśnie opowiada, jak to szczelał właśnie w te miejsca, które bolą. A teraz ja sobie tak pomyślałem, zaraz, moment, ale w paintballu chodzi o to, żeby komuś zadać ból, czy żeby go trafić? No właśnie. I zaczęły mi się nasuwać pewne skojarzenia i takie przemyślenia na temat ludzi, którzy żyją w taki sposób, żeby kogoś sprawić komuś ból. Uwaga, nie mylić ludzi, którzy powodują z ludźmi, ja ci tylko przerwę na sekundę, nie mylić z tymi ludźmi, którzy co by nie robili, to ktoś przychodzi i mówi, boli mnie przez ciebie. Takich, którzy nie chcą sprawiać bólu, a im jakoś wychodzi, nie wiedzą skąd się to bierze, uczą się tego, dowiadują się, a potem nie sprawiają bólu, jak się tego nauczą. Tylko takich, którzy lubią i celują w to i uważają to za jedną z nielicznych przyjemności swojego życia, kiedy kogoś napierdala. I teraz zacząłem się zastanawiać, dlaczego przestrzeń dostarcza takich ludzi, którzy w ten sposób postępują i dlaczego akurat ja jestem tym trafionym, nie w kask czy w ramię, tam gdzie nie boli i wtedy przegrywam, no i rzeczywiście uznaję wyższość jego precyzji strzału, tylko dostaję od niego w to miejsce, które boli i wiem o tym, że on to robi celowo, żeby mi sprawić ból. Nie żeby wygrać, tylko żeby mi konkretnie sprawić ból. On mnie nie traktuje jako jednego z elementów układanki gry, który należy wyeliminować poprzez celny strzał, tylko on celuje tak, żeby zadać ból drugiemu człowiekowi. Skąd się to bierze? Skąd bierze się taka chęć sprawienia drugiemu człowiekowi bólu? I to się bardzo ściśle wiąże z tym, co powiedziałem o awatarze. Że tam była taka scena, w której wojownik do swojego przeciwnika powiedział, widzę cię. Ja nie mówię, żeby wszyscy, którzy grają w paintballa, celując w drugą osobę, mówili, widzę cię i dopiero wtedy strzelali w to miejsce, które najmniej boli, bo to przecież nie o to chodzi. Ale to zmienia całkowicie postać rzeczy, jeżeli taki paintballowiec przymierza i celuje w drugą osobę w taki sposób, żeby tą osobę celowo zabolało, a nie żeby wyeliminować element gry. Poprzez po prostu trafienie go kulką, w której jest mnóstwo farby, ta farba wchodzi do nosa, do uszu, jak jest nieszczelny hełm, to w ogóle może nawet do środka wpaść i ten hełm się tak zarysowywuje i te szybki trzeba Dobra, wymienię. Dokładnie. Ej, w ogóle normalnie lepiszcze. Natomiast nie mylić z Pawliszczem. Natomiast to, co powiedziałeś tutaj, to bardzo silnie pokazuje, że o ile wojownik zabijając zwierzę mówił do niego, widzę cię. Czyli tak, uznaję twoje istnienie. Nie szacun koleś za to, że masz zasady, tylko pod tytułem chodzi nam o to, żeby przetrwać. Teraz ja wygrałem. Tak naprawdę jutro ktoś z twoich może zjeść mnie. To jest widzę cię. Natomiast pod tytułem pierdolnę go tak, żeby go bolało, to jest tekst pod tytułem żebyś mnie zobaczył. Żebyś popamiętał, że to ja. Jestem lepszy od ciebie i będziesz z tym żył teraz całe życie, bo będziesz pamiętał, że trafiłem cię w miejsce, które boli, a mnie też boli, ale żeby to tylko nie mnie bolało, bo jestem trochę skrzywiony, to zadam ból też komu innemu, żebym nie czuł się samotny w tym, że mnie boli. Tak, i to są na przykład ludzie tutaj, do których akurat z Andrzejem nie należymy, to dla wyjątku mówimy o grupach, do których nie należymy, którzy czekają na moment słabości drugiej osoby albo na moment, który uważają, że komuś się gorzej powiedzie, żeby się dołączyć do konwersacji tylko po to, żeby użyć tej słabości, żeby się poczuć w kimś we władzy. To jest ani dobre, ani złe. To uwaga, my tu w ogóle nie piętnujemy takiej postawy. Dresura Matrixa nie jest szkołą oceny moralnej. My nie próbujemy teraz powiedzieć, że taki człowiek, który lubi być zauważony, lubi czuć kontrolę poprzez fakt, że pojawi się w czymś słabszym momencie i powie mu, no to jak tam. To nie jest ktoś, kogo potępiamy. To jest najwyżej ktoś, kogo nie rozumiemy, ale bo nie mamy takich potrzeb. Ale to nie zmienia faktu, że z jakiegoś powodu ten człowiek istnieje. I w momencie, kiedy my tego człowieka zauważymy, nawet nie mówiąc mu widzę cię, i pomyślimy sobie, a jakby go tu ugryźć? Jakby mu to zadać Bobu, żeby on mnie zobaczył, że to ja. Ja będę strzelał i ja go trafię tak, że on popamięta to, że ze mną brał udział w tej, uwaga, grze.
grze, która polega na tym, żeby po prostu trafić kogoś kulką z farbą i wtedy go wyeliminować. Andrzej jest szachistą, prawda? I no cóż, każdy, kto zna tę grę, wie, że w szachach chodzi albo o to, żeby czuć przyjemność z tego, że się gra i wygrywa lub przegrywa, albo chodzi o to, żeby czuć dyskomfort w związku z tym, że się gra. I dyskomfort polega na tym, że mamy przyjemność tylko wtedy, kiedy druga osoba przegrywa. Natomiast komfort gry polega na tym, że rozumiesz, że to gra. Szachy są jeszcze, mają jedną fajną cechę. Ja nie widziałem na przykład szachistów, którzy siedzą naprzeciwko siebie, gdzie szachy są na stole i ten lepszy po każdym ruchu mówi: a widzisz, teraz postawiłem tutaj i spróbuj zrobić lepszy ruch ode mnie. Ale kurwa, ruch zrobiłeś, człowieku, głupi jesteś totalnie. Ten ruch jest najgorszym ruchem, jaki kiedykolwiek zrobiłeś, człowieku. Nie tak, zobacz jak ja gram. Graj tak jak ja gram. Widzieliście kiedyś takich szachistów? Przecież to... No ja nie. Znaczy osobiście, właśnie... tak, ja widziałem takich warcabistów na przykład, ale ostatni raz, kiedy takich warcabistów widziałem, to było na świetlicy w podstawówce. Bo tam... I oni tak z warca pszczelali do siebie. No, dokładnie. Na zasadzie gry jak z gołębiem, prawda. Mało nie nasrali na planszę, no ale tak. Ale teraz wróćmy do tego sposobu prowadzenia gry, która nazywa się życiem. I spróbujmy wyobrazić sobie sytuację, każdy z ludzi, którzy ogląda ten film, w których wy robiliście coś nie dlatego, żeby zdobyć punkty, czy żeby wygrać, tylko dlatego, żeby zrobić komuś po prostu na złość. Żeby on was zauważył. I dlaczego chcieliście zrobić na złość, żeby on was zauważył? Bo i ja, i Oleg mieliśmy nieraz takie sytuacje, w których robiliśmy coś, żeby nas zauważono. Oczywiście, dlatego. Żeby zabolało. Uwaga, czyli my tutaj oczywiście powiedzieliśmy, że nie jesteśmy w grupie ludzi, którzy chronicznie aktywują, zwykle chodzą, no, dubią w nosie i są bardzo zdezorientowani, ale jak tylko komuś się coś pieprzy, to się pojawiają w otoczeniu i sycą się tym faktem. No, niestety nie mamy tej choroby. Natomiast mamy inne choroby, na przykład lubimy pić bimber, śpiewać, grać muzykę, nie wiem, cieszyć się, jak komuś się coś uda. Przede wszystkim gadać pierdoły. I gadać pierdoły. Natomiast no i mamy taką pierdliwą cechę, że uczymy się krok po kroku tego, że problemy ludzi dorosłych to nie nasza sprawa. Natomiast chyba, że chcą, żeby się rozwiązały, to przychodzą i na przykład uważają, że ten albo ten to może im pomóc, to wtedy nagle przez godzinę czasu albo ileś tam czasu tym się zajmujemy. No ale w sytuacji, w której, ale zdarzało nam się w życiu być w takich punktach, kiedy czuliśmy się przydepnięci, nie wiedzieliśmy, że sami stwarzamy tę sytuację, bo nie zawsze byliśmy tacy mądrzy, jak jesteśmy w tej konkretnej chwili, nie zawsze tacy będziemy i prawdopodobnie wtedy naszą potrzebą było poczuć chociaż odrobinę kontroli nad własnym życiem, chociaż odrobinę przyjemności z tego faktu, że istnieje jakaś przedchlina poczucia bezpieczeństwa i upatrywaliśmy ją i stąd wiemy, jak może się czuć taki człowiek, czy robi to chronicznie, czy 5 minut, skąd może istnieć potrzeba w człowieku, by kogoś bolało. Bo wtedy zrozumiesz, co czułem. Oczywiście to jest marzenie, jak to mówią, ściętej głowicy, bo tak mówił ten Atomow od tej bomby, bo za cholerę nie da się zrozumieć, jak się czułem, nie da się przekazać zrozumienia, jak się czułem poprzez postawienie albo użycie przeciwko temu człowiekowi sytuacji, w której on się czuje tak, jak on się czuje. Tego się nie da powtórzyć. Można co najwyżej uzyskać przekonanie, że to jest najbliżej tego stanu, ale nie leży to nawet blisko tego, co możemy poczuć sami. Nie leży to nawet blisko tego, co moglibyśmy zrozumieć sami dla siebie w obliczu tego, co potrzebujemy zrozumieć wobec siebie, a nie żeby kogoś postawić w tej sytuacji. No i oczywiście wiadomo, nie jest nam to również obce. Byliśmy w takiej sytuacji. Nie jest nam to również owce. Owce. Tak. Nagraliśmy kiedyś taki... Wilczenie owiec. Ale no dobrze, no to co, mamy podkulać ogon i nikomu nie sprawiać bólu. Mamy po prostu być jak ten taki słup soli, który tylko jest i podchodzą te sarenki i go liżą, bo jest zima, a słup soli to on dostarcza tak dużo energii, te sarenki tak lubią to
lizać i my tak jak ten sup tam stoimy po środku tego lasu i nic się nie dzieje, tylko nas wszyscy liżą, a my mamy ochotę komuś przypierdzielić. Nic się nie dzieje, tylko nas wszyscy liżą, a my mamy ochotę komuś przypierdzielić. Andrzej, ja to z głoskami złotymi wytatuuję po mojej stronie powiek, naprawdę. Dobrze, ale co wtedy, tak? No. Jesteśmy w sytuacji, w której wiemy, że co byśmy nie zrobili, to kogoś skrzywdzimy. Amen. Albo skrzywdzimy siebie, albo skrzywdzimy kogoś, kogo kochamy, albo skrzywdzimy zupełnie obcą osobę, której albo nam się zrobiło szkoda, ponieważ ona przy okazji znalazła się w tej sytuacji, a my akurat mamy rękę w rozpędzie i no, ktoś musi zginąć, tak? A ty masz, ty po prostu latasz dzisiaj po prostu o milimetry od tych komet normalnie. No dobra. Ale nie przerywam ci. Co wtedy zrobić? Mało tego, nieraz my sami znajdujemy się w sytuacji, w której ktoś nas skrzywdził i zastanawiamy się, dlaczego on to w ogóle zrobił, tak? Przecież my go nawet nie znamy, my nie zrobiliśmy mu nic złego, a nawet moment wcześniej pożyczyliśmy mu dychę na piwo, tak? Tak jest. No może właśnie dlatego, że wypił, wiesz, prawdopodobnie przez to, gdyby nie wypił, to by się nie rozbestwił. Bestwił się. Czyli co zrobić w takiej sytuacji, kiedy my mamy świadomość tego, że właśnie jesteśmy takim myśliwym w awatarze i musimy ubić stworzenie, ponieważ jeżeli my nie ubijemy stworzenia, to albo nie będziemy mieli co jeść, albo to stworzenie ubije nas. Czyli jesteśmy w sytuacji tak zwanej bez wyjścia. No niestety wszyscy ci, którzy mówią i pokój na świecie na końcu każdego zdania, będą w tej chwili zbulwersowani. Bardzo, dlatego że ci sami ludzie mówią, że zawsze jest wyjście. No ja mówię oczywiście, że tresura Matrixa opiera się na przekonaniu, że zawsze jest wyjście, tylko uwaga, kurde, nie zawsze to widzimy. I w sytuacji, w której nie widzimy wyjścia, reagujemy tak, jakby wyjścia nie było. To jest jeden z powodów, dla których, nie wiem, no każdy z nas powie za siebie, ale z Andrzejem mamy taki nawyk, żeby wszystkich ludzi, którzy nam gdzieś tam nagrzebali koło pióra, nawet jeżeli, nieważne, czy im tam przebaczyliśmy, czy ich odpuściliśmy, czy czuliśmy się winni wobec nich, czy daliśmy im w ryja na pożegnanie, nieważne, w każdej sytuacji mamy jedno przekonanie. Oni mieli swoje powody. Oni robili to, co robili, ponieważ czuli się, jak się czuli. Ludzie zachowują się tak, jak się czują. Po prostu. W tym konkretnym momencie robisz to, co myśli, że jest tobą. Ja tak tylko wtrącę, przepraszam, że tak kręcę głową na różne strony. Ale czytasz komentarze. Czytam komentarze, ale to nie wszystko, ponieważ dzisiaj sprawiłem sobie nowe okulary, które są tak zwanymi progresywnymi. One mają kilka stref, bo to są jakieś tam super, hiper progresywne i żeby coś zobaczyć dobrze, to ja muszę znaleźć odpowiednią ostrość. Mam tutaj taki licznik ostrości, tych ostrości jest kilka i jak chcę coś zobaczyć, to jest dalej albo bliżej, to muszę tak kręcić głową. A ty dzisiaj jesteś normalnie jak z Star Treka normalnie. Jak ta kura taka, bo wiecie, ale ptaki to one tak, one nie patrzą oczami, tylko całym łbem. A, to wiesz co, to strzela w kolano naszej pierwszej teorii, którą stwierdziliśmy, że gęś wygląda oczami. Wygląda się ona wygląda oczami, ale tak. Jest sterowana głowicą tak zwaną czołgową, czyli łbem. Tak jest. Głowica gęś... Tak, dokładnie. Głowica czołgowa zwana łbem. Dobra. Zwana łbem. To teraz... Jemy nada, ja będę kontynuował, żeby ci nie wchodzić w słowo. Mamy kilka wątków dzisiaj. Wątków mamy kilka. I na tym koniec. No właśnie. Nie, ale Andrzej, naprawdę powiedz, ile mamy wątków, bo ja naprawdę nie wiem. Jakbyś jednak mógł powiedzieć. Mamy wątek związany z paintballem, mamy wątek związany z awatarem, mamy wątek związany z mistrzem Kama Sutry. No właśnie. Oraz mamy wątek związany z tym, że stoimy właśnie przed dylematem, że co byśmy nie zrobili, to zadamy komuś ból albo sobie. Tak. I w kontekście tych czterech layerów spróbujmy rozpatrzeć teraz sytuację, w której co byśmy nie zrobili, będziemy się czuli dyskomfortowo, no bo to, że my sprawimy komuś ból albo że ktoś nam sprawi ból, no to powoduje, że my czujemy się dyskomfortowo, jesteśmy przyparci do ściany przez chomika i nie wiemy, co zrobić. I ten chomik tak stoi oparty na nas i tak patrzy tymi czerwonymi oczami. Ja jeszcze jednej wizji nie ogarnę, ty mi sypiesz konkretnie, wiesz, to naprawdę jest bezlitosne. To jest przebodźcowanie. Nie, bo tak, już wyobrażam.
No dobra. Tak, mamy cztery layery. I tą sytuację, w której właśnie... Chomik przypiera nas do muru. Czyli wiemy, że co by się nie stało, to powstanie zjawisko bólu. Myśmy ostatnio powiedzieli, że jeżeli do bólu dodamy drugi ból, to będzie takie słowo ból, a jak wiadomo, nie da się powiedzieć słowa bąbelki ze złości. Zamknij się teraz. No. Jakim prawem siedzisz w mojej głowie? Naprawdę, bo ja miałem to powiedzieć przed chwilą. Nie, słuchajcie, to już oficjalny, naukowo stwierdzony fakt. Jest no, przerażające, bo ja miałem przed chwilą właśnie o tym opowiedzieć. O tym, że... ja do końca tresury będę już jadł. Nie jest do końca tresury, bo to jest jeszcze parę lat, wiesz. W każdym razie to co chciałem powiedzieć, no tak, bo mówi się, że nie da się powiedzieć gniewnie słowo bąbelki. I to jest mała dygresja. Zaraz zaczniemy te layery penetrować, ponieważ w naszym, jednym z filmów tresury zostało oficjalnie udowodnione, że da się powiedzieć gniewnie słowo bąbelki. I teraz uwaga, osoba, która, Andrzej, myślę, że pozwolisz, osoba, która odkryje pierwsza i przyśle do nas link filmu z wskazaniem minuty, w której udowadniamy, że można powiedzieć gniewnie słowo bąbelki, ma darmowy wstęp na następną płatną tresurę. Ponieważ, ja się zgadzam. Dobrze, no więc właśnie. To jest taki mały, bo jak zwykle są konkursy, prawda, można coś wygrać. Staram się urozmaicać naszą ofertę. Więc również tutaj ten konkurs wprowadzamy. Jeżeli ktoś odkryje, jeżeli ktoś pamięta, bo wiem, że są tacy, którzy mogą pamiętać, i pierwszy wyśle do nas. I naprawdę jesteśmy w stanie zawsze udowodnić, że ten mail przyszedł do nas jako pierwszy na nasz fanpage albo na dwieherbaty.gmail.com. Data jest, godzina jest, wszystko jest. Ze wskazaniem linku do filmu i minuty, w której udowadniamy, że można powiedzieć gniewnie słowo bąbelki, o czym był ten film i tak dalej, czyli obalamy tę powszechną, panującą pseudonaukową teorię, że bąbelki nie da się powiedzieć gniewnie, ma wolne wejście na następną tresurę płatną, czyli będzie powiedzmy w VIP-loży. Ja nawet jeszcze bym dołożył jedną z tresur płatnych, które już są nagrane i jedną z medytacji, do wyboru. Bo takie też już są. Ktoś to wygra, dostanie tak naprawdę pakiet materiałów. Niezły pakiet. A jeżeli znajdzie to znaczy, że lubi tresury Matrixa. A jeżeli lubi tresury Matrixa, to na pewno chętnie obejrzy te materiały, o których mówimy. Dlatego, że dla nas taki człowiek jest egzemplifikacją odruchu widzę cię. I będziemy się czuli widziani i dla nas to jest, jak to powiedział Pawlak, droższy pieniędzy. No i teraz w związku z tym żeż faktem. Cztery layery, jak to mówią raperzy. Myślę, że dotarliśmy do takiego wspólnego mianownika tych czterech warstw. Gdzieś tam w tym wszystkim występuje ta rozpaczliwa chęć... Przepraszam, Olek, że ci zadam pytanie. Ty siedzisz na ławce w kościele czy przed kościołem? Przed kościołem był trochę większy szum, bym powiedział. Przepraszam, bo ty pijesz piwo, to przed. No właśnie, no. To chyba, że to jest zakon cysterców i mnie wpuści ich do środka, nie? Zakon cysternów. Zakon cysternów, tak. Akurat sobie tam polewam od jednego tam brata cysterna. A gdzie wy dzisiaj jesteś? A my jesteśmy w zakonie cysternów. Zakonie cysternów, to. Przeor ma około 40 litrów już. No dobra, w każdym razie... Musimy złapać ten wspólny beczka wątek. Wiary tego. Z tego. Nie, no wspólny wątek czterech layerów. Po pierwsze, chcę, kiedy próbujemy zwrócić na siebie uwagę. Najczęściej wtedy, czyli kiedy pojawiamy się w otoczeniu tam, gdzie ludzie coś tworzą i raczej się nie angażujemy, dopóki nie wyłowimy słabego punktu i nie zaangażujemy się w proces wtedy, kiedy będziemy mogli zaobserwować, że gdzieś tu można się do czegoś przypieprzyć. Gdzieś tu można sprawić, że ktoś poczuje się zauważony w taki sposób. No bo uwaga, jeżeli ktoś strzela tak, żeby kogoś bolało,
to też jest takie perwersyjne, widzę cię. Na takiej zasadzie wiem, gdzie cię boli. To jest bardzo instynktowne działanie. W wielu przypadkach wrażenie, które osiągamy poprzez taki fakt, że strzelamy w bolesne punkty, to jest takie wrażenie, że jesteśmy przez kogoś prześwietleni. Uwaga, to jest pewnego rodzaju terapeutyczna demaskacja. Ilekroć jesteście trafieni przez człowieka, który strzela wam w miejsce, gdzie się boicie, strzela wam w miejsce, gdzie was boli. Wydaje wam się, że ten człowiek was zna. Wydaje się wam, że ten człowiek was przejrzał. Że straciliście kontrolę nad sobą, ponieważ ktoś zna was lepiej niż wy sami siebie. Tak jak z tym słupem soli w tym lesie. Ktoś tam napisał, że przecież można się z tego wylizać. Ale to będzie długotrwały proces, tak? No, żona Lota się z tej Sodomy nie wylizała, z tego co wiemy. W każdym razie, natomiast uwaga, to jest złudzenie. I to jest takie samo złudzenie, jak nasze osobiste cierpienie. To jest takie samo złudzenie, jak to, że mamy przekonanie, że nie mamy wyboru i musimy czuć nienawiść na przykład. Bo uwaga, przypierdolić komuś to nie jest problem. Wydaje nam się, że to jest trudne i że to budzi nas lęk lub jakieś pewnego rodzaju przerażenie, niechęć do siebie, wyrzuty sumienia. Przypierdolić to jest po prostu element środowiska. Czasami trzeba. Natomiast gorzej, jeżeli nam się wydaje, że musimy kogoś nienawidzieć, żeby to zrobić. Musimy nienawidzić. Nie chodzi o to, żeby przeżyć chwilę nienawiści, żeby mieć moment, kiedy nam się coś zajdzie, prawda, bielmem oczu i będziemy przekonanie, że kogoś nienawidzimy. Tylko to jest moment, kiedy wzbudzamy w sobie nienawiść po to, żeby znaleźć w sobie siłę. To jest trzymanie się brzytwy. Ale uwaga, my nie mówimy, że nienawiść nie jest potrzebna, ponieważ sytuacja zmienia się diametralnie w momencie, kiedy zamiast paintballa, gdzie ludzie wiedzą, że grają w kulki, które są wypełnione farbą, nagle okazuje się, że każdy trzyma broń z ostrą amunicją i tam jest walka na śmierć i życie. Czyli w tym momencie, jeżeli ktoś ciebie nie zabije, to żeby ciebie ktoś nie zabił, to ty musisz zabić tą drugą osobę. Tak. Chodzi o to, żeby rozpoznać przestrzeń, w której się znajdujemy. Czy my jesteśmy, rzucając się na kogoś z nienawiścią w sytuacji zagrożenia życia swojego lub swoich bliskich, czy też jest to sytuacja, w której po prostu opiernicza nas szef w pracy za to, że zrobiliśmy coś, co mu się nie podoba, a on nam płaci pieniądze i ma prawo mieć do nas pretensje. Tak. A my go nienawidzimy. A my go nienawidzimy, właśnie. Nie oszukujmy się, nienawiść jest uczuciem przyporządkowanym do poczucia słabości. To jest tak naprawdę to samo, dokładnie to samo, a za chwilę to wyjaśnimy, dlaczego sądzimy, że kluczem do dzisiejszego spotkania jest słowo nienawiść i dlaczego nienawiść jest oznaką słabości. Dlatego, że uwaga, po pierwsze, jest to oznaka słabości niewysłuchanej. Jest to oznaka słabości wypartej. Jest to rozpaczliwe poszukiwanie siły. Zrobię małą dygresję. Prawdopodobnie ktoś już pierwszy napisał do nas kwestii od naszego konkursu i wygląda na to, że chyba zgadł, ale musimy to sprawdzić jeszcze. To jest ten odcinek, gdzie opowiadaliśmy o Mike Oldfieldzie, ale ja nie wiem, który to jest odcinek, bo ja pamiętam tylko o Jean-Michel Jarre i o Jacques Cousteau. No właśnie, tak. Ale Andrzej, proszę cię, nie wypapaj wszystkiego. Pozwól jeszcze paru ludziom się... Tak powiem, jeszcze mam jedną kanapkę, także masz trochę czasu. My musimy to jeszcze przecież sprawdzić. Natomiast, no co istotne jest tutaj jeszcze do potwierdzenia. Tak. Słabość, która jest niewysłuchana, słabość, która jest zepchnięta, słabość, której nie chcemy widzieć, słabość, którą uważamy, że nie powinniśmy odkrywać, słabość, która nas demaskuje. Nagość, uczucie obnażenia. To jest coś, co powoduje w nas odruch nienawiści. Nienawiść jest uczuciem, które towarzyszy wrażeniu braku kontroli skrajnej, czyli tak naprawdę wystawieniu na strzał. A więc moment, w którym ja czynię coś z emocjonalnej uciechy widzenia kogoś w cierpieniu.
jest nacechowane nienawiścią, a więc jest pewnego rodzaju działaniem, które wynika z faktu, że ja sam czuję się wystawiony na strzał. I uwaga, to jest bardzo ważne, co teraz Olek powiedział. Ja sam wystawiłem się na strzał, czyli nienawiść rodzi się w momencie, w którym człowiek podświadomie czuje bezsilność w tym, co zrobił i nie jest się w stanie do tego przyznać przed swoim własnym umysłem, więc wymyśla nienawidzenie kogoś, kogo obarcza tym, co właśnie zrobił. Właśnie, czyli tak naprawdę obarcza kogoś tym, co robi sobie. Jest to pozaromantyczne tak naprawdę zupełnie. My nie próbujemy tego mitologizować jak autorzy tego, co tego pięknego filmu, który jest wizualnie po prostu wręcz no, niebotyczny i uwielbiałem na tym filmie siedzieć, chociażby z powodów efektów specjalnych, ale też i ze względu na to, że można się było po prostu w nieskomplikowany sposób wzruszyć. Ja kiedyś, znaczy ostatnio nawet zobaczyłem tam Jasia Fasolę na jednej ze scen. Przejrzyjcie cały film dokładnie, tam w pewnym momencie tak przez ekran wystaje taki niebieski Jaś Fasola, który wygląda właśnie jak ten... Naprawdę dokładnie obejrzałeś ten film. Choćby mnie się naprawdę... Wyobraź sobie kuźwa w awatarze Jasia Fasolę z tymi wiesz, oczami i cały na niebiesko. Nie na biało, tylko na niebiesko. No, powiem ci, on tam wrzucił niebieski granat. Ale... Oni nie wiedzieli, co z tym zrobić, nazwali to awatar, trochę podrasowali kolory i wyszedł zajebisty film. No, muszę ci powiedzieć, że mnie interesuje przede wszystkim, jakiego tego misia pluszowego mógłby taki Jaś Fasola mieć. On... ten awatarze, ten niebieski. Uwaga, my też nie próbujemy się dystansować na takiej zasadzie, że my jesteśmy lepsi od tych ludzi, którzy czują nienawiść, bo my o nich teraz mówimy, ich punktujemy i tak dalej. Zresztą sami powiedzieliśmy, że czasami nienawiść jest potrzebna do tego, tak. Że w momencie, kiedy sytuacja staje się krytyczna, czyli zamiast paintballa zaczynamy walczyć o własne życie, to jest coś takiego w człowieku, ten element zwierzęcy, który czasami pozwala w takich sytuacji człowiekowi się w jakiś sposób wykaraskać, jeżeli oczywiście tak. Sobie tego podświadomie zażyczy. Ale to są już sytuacje bardzo drastyczne i w momencie, kiedy przeanalizujemy sposób dojścia do takiej sytuacji, w której musimy użyć świadomie nienawiści po to, żeby się wykaraskać z jakiejś sytuacji, to również dojdziemy do takiego wniosku, że do całej sytuacji sami siebie zaprosiliśmy. Tak, i uwaga, Andrzej powiedział bardzo ważne słowo, użyć nienawiści. Czyli to też jest, musimy to zdemaskować. Nienawiść... W chronicznych sytuacjach, tam gdzie chcemy uchodzić za ofiarę sytuacji, bardzo często mamy takie przekonanie, że prawdziwe jest tylko to, na co nie mamy wpływu. Czyli dlatego próbujemy z naszych dramatów robić coś większego od nas, bo wtedy możemy sobie sami się przed sobą usprawiedliwić, że przecież nie mogliśmy inaczej. Natomiast no, prawda jest taka, że gdzieś na głęboko nieświadomym poziomie zawsze wybieramy i to jest, znaczy w naszym przekonaniu tak jest, ale to oznacza, że kiedy nie wiemy, że wybieramy, to nie wiemy, że wybieramy. No i trudno. I czasami, tak jak Andrzej powiedział, używamy nienawiści, bo to jest wszystko, co widzimy pod ręką. Zresztą to jest istotna kwestia tutaj, żeby się również nie czuć zobowiązanym do kontynuowania tego uczucia z czystego, tak zwanej głupiej konsekwencji, żeby mieć do siebie szacun. No jak raz kogoś znienawidziłem po to, żeby się wyzwolić z jakiejś sytuacji, no to już go muszę nienawidzić do końca życia, żeby być człowiekiem spójnym, żeby być człowiekiem honoru, żeby moje słowo nie, byle co nie znaczyło. No nie. Może się okazać, że kiedy wyrośniemy ponad sytuację, z której próbowaliśmy się wydostać, że kiedy staniemy na nogach, ogarniemy się, złapiemy trochę powietrza w płuca, wyznaczymy jakieś granice, to przestaniemy czuć potrzebę nienawidzić. I okaże się, że my tak naprawdę nigdy nie potrzebowaliśmy gdzieś organicznie, w samym sensie, nienawidzić kogoś. My potrzebowaliśmy wyjść z czegoś. Potrzebowaliśmy się od czegoś odsunąć. My potrzebowaliśmy zadbać o siebie. I to wszystko. My potrzebowaliśmy zobaczyć tą sytuację i zdać sobie z tego sprawę. I to są te magiczne słowa widzę cię. Czyli w momencie, kiedy wojownik wie, że za chwilę zabije zwierzę po to, żeby je zjeść albo żeby przeżyć, ale wcześniej uświadamia sobie, że to jest on, że to jest jego projekcja i że ma do tego szacunek. Ten jeden ułamek momentu przed uruchomieniem użycia nienawiści tak. W stosunku do człowieka, zauważenia, że to jest człowiek, zdania sobie sprawę, że robimy to jemu, uświadomienia sobie, że go widzimy. A potem jatka. A potem rzeźnia, tak. No właśnie. Potem jest chwila rzeźni i po tej chwili rzeźni mamy
jakiś czas na opamiętanie, czyli orientujemy się, kto przetrwał, czy jesteśmy w jednym kawałku i co mamy robić z tym, co przetrwało. I tak się dzieje co jakiś czas w naszym życiu. Naprawdę, jeżeli... Uwaga, i teraz to jest dosyć ważne stwierdzenie. Mówi się, że takie wydarzenia, takie zdarzenia, takie doświadczenia w życiu są oznaką tego, że ktoś ma naprawdę przerąbane. I że to jest często oznaką, że nie panuje nad niczym. To jest również oznaką, że jest człowiekiem, którego nie warto słuchać, bo pewnie jest głupi, skoro takie coś rzeczy robi, albo jest tak nieszczęśliwy, że pewnie mnie tym zarazi. Natomiast my mamy przekonanie, że jeżeli się nie ubrudzisz, nie ubabrasz, nie przejdziesz przez jakiś moment, kiedy się nie wykrwawisz, kiedy nie poczujesz, że czyjś nóż tkwi w twoich żebrach, albo nie poczujesz, że ty trzymasz nóż w czyichś żebrach, niekoniecznie chciałeś, czy chciałeś w tej sytuacji. Albo wychodzą z ciebie cechy charakteru, których nienawidzisz u innych ludzi i potem się orientujesz, że sama, czy sam jesteś dokładnie taki, jak ci ludzie, których nienawidzisz. I próbujesz to racjonalizować, ubierając to w to, że u ciebie to jest krucjata, a u tej osoby to jest zwykłe skurwysyństwo. To jest tylko doświadczenie. Natomiast ja w swoim życiu byłem i ubabrany w moje doświadczenie, umorusany po prostu, uśmodrany, jak to się mówi w Częstochowie, oraz czysty. Tego słowa nie używałem, uśmodrany, a jestem w Częstochowie. Muszę zanotować. To jest stradomizm. To jest, a to przepraszam. To jest używane na stradomie, bardzo popularne słowo, uśmodrać się. Uśmodrany. Natomiast jest... wiesz, no trzeba Ukraińca, żeby ci powiedzieć, o co się mówi Częstochowie, ale tak więc krótko, to jest taka... U mnie się mówiło ufaflunić. Podobne. Mówisz, to mówisz o archaizmy już normalnie po prostu. O archaizmach, tak. O archaizmy, tak. No, ślizgamy się. Przestań, bo się śmieje jak gejsza już. Dobra, jest taka sprawa, że wracając do tematu. Czyli o czym było? Był ten motyw, że kurde, bo ważne było uchmodrać, o właśnie, czyli mądra. Ufaflunić. No więc ufafluniony byłem w swoim życiu dosyć długo i uwaga, z tego ufaflunienia wyszło u mnie przynajmniej to, że jeżeli ktoś ze mną rozmawia, to jego ufaflunienie jest dla mnie ludzkie, a nie skurwysyńskie. Czyli zaczynamy rozumieć przestrzeń, dlaczego czasami traktuje nas tak, że nas kto krzywdzi. Ufaflunia. Zaczynamy zauważać w tym siebie, przez co trudniej nam uzyskać efekt nienawiści, wiedząc o tym, że widzimy. O więc uwaga, ponieważ właśnie trudniej jest uzyskać moment nienawiści, nawet jeżeli jesteśmy ufaflunieni. Czyli jesteśmy w tym momencie, w tak zwanym przekonaniu, że nasze doświadczenie nie zostawia nam wyboru i musimy komuś przywalić. Musimy się z czegoś wygrzebać. Musimy podrapać i pogryźć. Musimy się po prostu odciąć. I to jest okej, ale w momencie, kiedy rozumiemy to jako sami ubrudzeni, to mamy również wiedzę o tym, że widzę cię. Czyli mam wiedzę o tym, że to, co mi robią, to robią mi, ponieważ tak się czują, jak się czują, a nie dlatego, że są, jak to mówią Szwedzi, skurwysynami. Ponieważ, jak to mówię, nienawiść taka rzeczywiście taka pryncypialna, taka oparta na, jak to powiedzieć, na takim szacunie lub jego braku, na zasadzie, wiesz, przyznaję ci punkty, ale dobieram ci punkty, prawda? Spadłeś mi w rankingu albo mi wzrosłeś w rankingu. To jest najczęściej właściwość osób, które pragną być czyste. Czyli pragną nie doświadczać. Albo pragną wyprzeć, że doświadczały. Albo pragną wyglądać na czyste dla innych nieczystych. Dla innych nieczystych. Albo należeć do czystych, a żeby należeć do czystych, trzeba być czystym. No więc, i jeść cebulę. I jeść cebulę. Tak. Okej, okay, słuchajcie, ja tylko wtrącę jeszcze jedną rzecz, taką dygresję. Jeżeli byście pogadali z jakimkolwiek mistrzem sztuki walki lub kamasutry, to każdy z tych mistrzów powie wam, że kluczem jest spokój. Każde uniesienie się furią w ataku na przeciwnika skończy się porażką. Tak, dlatego że się odsłaniasz. Jak uzyskać taki efekt i w jakim momencie rzeczywiście zdecydować się na użycie nienawiści, w momencie, kiedy już nie ma kulek z farbą, tylko są ostre naboje?
I po co to zrobić? Przede wszystkim zauważyć, kiedy to się chce urodzić. Zauważyć, w którym momencie się to we mnie pojawia. Ważna rzecz jeszcze jest istotna. Jeżeli jesteśmy osobami, które chcą być czyste, to pracujemy na szacun, który przychodzi z zewnątrz. I tworzymy sytuację, w której oferujemy ludziom szacunek za to, że przypominają nam nasze lojalistyczne wzory, a nie tak naprawdę doświadczenie. Dlatego między innymi, jeżeli mamy silny syndrom krzywdy życiowej, gdzieś tam z początków życia, dzieciństwa i chcemy to odsunąć, ubieramy to w pewną moralność, pewne oceny i powstrzymujemy się celowo od pewnych doświadczeń, żeby się tym nie ubrudzić, żebyśmy mogli bezpiecznie oceniać. I to też jest okej, dlatego że to jest szukanie bezpieczeństwa. Bo tak jak zresztą Andrzej zauważył, w sytuacji, kiedy celują, wchodzą ludzie z ostrą amunicją, czyli mamy konkretne przegrupowania siły, to można albo wejść i uruchomić w sobie jakieś nieprzyjemne, nieładne emocje po to, żeby wyrwać sobie kawałek przestrzeni i przeżyć, a potem dopiero budować na tym życie. I teraz przykład. Oleg, wejdę ci też. Albo, przepraszam, trzymaj ten przykład. Albo uciec. Schować się bezpiecznie i to też nie ma co oceniać tej postawy. I za osądami, za ścianą osądów mówić, to nie jest moja gra. Dlatego, że być może najbardziej boimy się tego, że w nas jest wszystko to, co osądzamy. I teraz przykład. Jest wycieczka emerytowanych marynarzy w Paryżu prowadzona przez certyfikowanego przewodnika i on w pewnym momencie mówi, a teraz przechodzimy obok najlepszego burdelu w Paryżu. A jeden z tych emerytowanych marynarzy mówi, dlaczego tylko przechodzimy? I teraz słuchajcie, z czym to się w ogóle je? Wyobraźcie sobie tych emerytowanych marynarzy, jak siedzą na ławeczce, takie jak Olek teraz przed kościołem i rozmawiają, zobacz, ten Józek, który pływał na sołtku, to on był taki dobry człowiek, a zmarł tak szybko. A ten Stefek z tego drugiego rudowęglowca, to on był skurwysyn i jeszcze żyje. Skąd się to bierze, tak? Te smyki najgorsze, to oni mają i zdrowie, i długo żyją, i dlaczego, kurwa, Bóg ich nie pokaże za to, co narobili tyle krzywdy ludziom? A ci, którzy są dobrzy, spokojni, spolegliwi, wszystkim pomagają i starają się być jak najlepsi dla wszystkich, to oni zazwyczaj odchodzą bardzo szybko. Jak to się dzieje? Skąd się to bierze? Dlatego, że ci, którzy są grzeczni i spolegliwi, swoją nienawiść chowają głęboko. Ta nienawiść puchnie w środku. Trawi, mają wątróbkę z cebulką. Codziennie. Tak, ja sobie wyobrażam taką nienawiść, tak siedzi i tak trawi. A co ty robisz? Otrawię sobie. Z cebulką, taka nienawiść. Tak. Dzień dobry, nienawiścio. Dzień dobry, pani nienawiścio. Co pani robi? Ja trawię sobie. No. I to, co Olek powiedział, to jest właśnie klucz do tego, żeby żyć długo i szczęśliwie, robiąc dokładnie to, co lubi robić nienawiść, jak trawi, mając tego pełną świadomość i widząc całą przestrzeń, którą trawi. Więc uwaga, czy to dlaczego znaczy, my namawiamy? Dlaczego my namawiamy? Tak? Więc ktoś mógłby zadać pytanie, czy wy namawiacie do tego, żeby prewencyjnie lać ludzi tam, gdzie ich boli i przez to będę długowieczny? No, my stwierdzamy, że tak. Uwaga, na pewno będziesz żyć dłużej, jak nie będziesz tłumić w sobie. Natomiast tak jest. Natomiast być może będziesz mieć pewne również takie dziwne reperkusje pod tytułem, że będziesz żyć długo i będziesz oglądać coraz więcej sytuacji, w których będzie ci się coraz mniej przyjemnie robiło. Czyli to długie życie będzie również świadkiem reperkusji tych ciągłych wyładowań, które są prewencyjne pod tytułem dam mu w ryj, żeby czuć się lepiej, no ale potem będziesz wychodzić na ulicę i nagle wszyscy cię omijają, nagle umierasz, jesteś osobą coraz słabszą i rodzi się w tobie coraz więcej przekonania, że teraz stajesz się kimś zależnym od otoczenia, a nikomu się nie chce podejść i ci pomóc. A nawet wręcz ci, co podchodzą. Podchodzą tylko ci, którzy czekali na moment, żeby ciebie bolało. No i teraz... Teraz uwaga, a co z ludźmi, którzy mają 100 lat i nigdy nikomu nie dali w ryj? Otóż oni jeszcze wybierają cel. Dlatego tak długo żyją.
Dziadku, czemu ty jeszcze nikomu nie przypieprzyłeś? Mówi, bo ja kurde czekam i mówię, ja byle komu nie przywalę. Nie? Jak uderzę, to muszę wiedzieć, że trafię. Bo są ludzie, którzy rzeczywiście przeżyli całe życie w spokoju, nigdy się nie zdenerwowali, żyją bardzo długo. A znacie ich, a wiecie, co robią w kiblu, a wiecie, co sobie myślą i w jaki sposób postępują z siekierami. Nie wiecie. No nie znacie. Oni tylko na zewnątrz tak wyglądają. No więc właśnie, co robią w kiblu, to jest bardzo, to jest moim strategiczne. No, o mnie tak mówią. Ty taki spokojny jesteś. Ja mówię, tak, zapytaj mojej żony. Co robi w kiblu, tak? I gdzie trzyma siekierę? No, ważne jest to, że mnie ktoś ostatnio w komentarzu spytał, gdzie jest toporek. Nie? No, ja powiedziałem, że ostatnio się kieruję innymi zasadami. To, co się tutaj uruchomiło, to jest to, że oczywiście nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby lać wszystkich dookoła po ryjach i dzięki temu być długowiecznymi. Można być długowiecznym i na przykład przeżyć życie, w którym ma się trochę więcej przyjemnych wspomnień niż pasmo konfliktów. Druga sprawa jest taka, że ludzie długo żyjący czasami nawet nie chcieliby żyć, a żyją pomimo tego, że nie chcą, bo nienawidzą siebie na przykład i żyją wtedy bardzo długo. Tak, a nienawiść do siebie ma tę zaletę, że ma się zawsze pod ręką kogoś, komu można dać w mordę. Co więcej, nawet wie się dokładnie, gdzie boli. To jest takie perpetuum debile. Czyli zawsze wiemy, gdzie... Niech to ktoś zanotuje, kuźwa, jako pasztalot następny, perpetuum debile. Ciągły bajzel we łbie. Jak ja bym chciał tak żyć. Sytuacja, w której masz pod ręką, komu chcesz przypierdolić, ale wszystko cię boli dokładnie, bo bijesz siebie dokładnie tam, gdzie cię boli najbardziej. Czyli z jednej strony się wykańczasz, a z drugiej strony jesteś długowieczny, bo na bieżąco rozładowujesz agresję. No, szczerze mówiąc, to nie jest żart. Wiecie, ja znam kilka takich osób, które odeszło w wieku bardzo podeszłym, ponieważ zawsze wiedzieli, komu przypieprzyć i najbardziej pod tym względem potrafili przypieprzyć sobie. To jest, ma taką, kotwica ma dwa wąsy, nie? Pierwszym jest agresja wobec siebie, a drugim jest wąs, który haczy wobec otoczenia i to jest wąs, który musi mieć widownię. To jest pod tytułem, zobaczcie, jak sobie przypierdziolę. Tak, jak jestem szlachetnym człowiekiem, jak bardzo sam siebie skopię, więc bardzo proszę, co łaska. Teraz mi współczujcie. Mhm. Nie współczujecie mi, ło kurwa, jesteście, to sobie jeszcze raz przypierdolę. Współczujecie mi? Co tak mało? Co słabo sobie przypieprzyłem? Co? Ludzie, ja tutaj profeskę uprawiam, to nie jest amatorszczyzna. Jak ja sobie przypierdolę rano, to ja 3 dni koło chaty chodzę. Co? Tak mało? Proszę mi to współczuć na pełen etat. Dzień dobry, gdzie moja kawa do łóżka, gdzie moje kondolencyjne SMS-y codziennie, prawda? Gdzie stała obecność, kiedy chcę porozmawiać, gdzie twoja domyślność, żeby się domyślić, że ja o 3:00 w nocy nie dzwonię do ciebie, nie dlatego, że nie chcę porozmawiać, tylko dlatego, że ja się wstydzę do ciebie zadzwonić, więc ty się, kurde, musisz zorientować, zadzwonić, wstać o 3:00 w nocy, zadzwonić do mnie, bo ja tu czekam normalnie, ale nie napiszę do ciebie przecież, bo jestem osobą szlachetną, no przecież nie upomnę się o to, że chce mi się z tobą porozmawiać, więc dlatego, kurde, o 3:00 w nocy do ciebie nie piszę, ale pisz do mnie, co ty się pominąłeś, normalnie zjedz Andrzej tę kanapkę normalnie, co ty mnie omijasz normalnie, pisz do mnie, o 3:00 w nocy jest, już 3 noce pod rząd, nie piszesz o 3:00 w nocy, a ja czekam, ty wiesz ile marzeń złamałem czekając, aż do mnie napiszesz? Ja mógłbym tyle rzeczy zrobić, a ty do mnie nie piszesz, a ja na ciebie czekam. To jest drugi wąs tej kotwicy. No i można tak normalnie do usranej śmierci, a paradoksalnie tego rodzaju pasja bardzo mocno przedłuża życie. Paradoksalnie, bo rozładowuje na bieżąco pewne rzeczy. Jesteśmy na bieżąco na recyklingu naszych funkcji, które powodują, że nie zjadamy się od środka. Znaczy, gdzieś tam się zjadamy, ususzamy, gdzieś tam jesteśmy tą śliwką, która się tak kurczy, marszczy jak daktyl, ale... Pysku świniaka. Ale no paradoksalnie, jak się zasuszamy na daktyla, to dłużej, tak powiem, mamy dłuższą datę przydatności do spożycia. Nie? Tak to jest z pełnymi owocami. Słuchajcie, i o co w tym wszystkim chodzi, o czym my w tym momencie mówimy? Bo powiedzieliśmy o roszczeniach, powiedzieliśmy o nienawiści, powiedzieliśmy o tym, że nie jesteśmy przeciwni nienawiści, bo ta nienawiść to ona tam siedzi, taka rozgoszczona jest i ona trawi, a jak ktoś trawi, to lepiej, żeby nie przeszkadzać, bo potem mleka nie będzie i w ogóle, wiecie, jak krowę przegonisz po pastwisku i ona nie ma kiedy strawić, a ma 4 żołądki, to ona musi mieć czas, żeby trawić. Tak jest.
No właśnie. Nieprzetrawione rzeczy odbijają się na wątrobie. I to jest dokładnie sedno historii, którą dzisiaj opowiadaliśmy, związanej z tym, że w momencie, kiedy uruchomimy w sobie mechanizm widzę cię. Wobec siebie samego. Wobec siebie samego. Widzę cię, moja przestrzenio. Widzę cię, moja nienawiści. Nienawiści. Widzę cię. I pozwalam ci istnieć. Pozwalam ci być. Daję ci na to zgodę, chociaż jestem zbyt mały, żeby użyć takich słów, że zgadzam się na coś, co i tak się stanie. No tak. Zobaczcie, ile w tym wszystkim jest takiego ludzkiego człowieczeństwa, które powoduje, że ludzie zapętlają się w tym, jak powinni coś zrobić, zamiast to po prostu robić. Zamiast. Bez zastanawiania się, czy robią to dobrze, czy źle. Czyli można zrobić rzeczy, które są ograniczające i się dzięki temu wyzwolić. Można robić rzeczy, które są ograniczające i zrobić krok tam, gdzie wydawało nam się, że nie możemy robić kroku. Można sobie zrobić przyjemne życie, przeżywając coś, co wydaje nam się, że z definicji jest cierpieniem. Tylko w tym i możemy przejąć odpowiedzialność za własne przeżycia i nie przeżyć z tego powodu egzekucji, której się spodziewamy, rozstrzelania, bo jesteśmy wystawieni na strzał, bo nas widzą, bo nas trafią. Możemy to przeżyć, robiąc te wszystkie rzeczy, które robiliśmy po to, żeby się ukryć. Teraz jest jeszcze taka sytuacja, że dużo łatwiej nam jest skrzywdzić kogoś obcego niż kogoś, kogo kochamy. Albo odwrotnie, dużo łatwiej nam jest skrzywdzić kogoś, kogo kochamy, a trudniej nam jest skrzywdzić kogoś obcego. Różni się to tym, że są ludzie, którzy chcą zachować pozory na zewnątrz bycia przejrzystym, klarownym i czystym, dusząc w sobie pewne historie i to są tacy ludzie, którzy nie skrzywdzą obcego, dlatego muszą krzywdzić tych, których kochają, bo ci, którzy kochają, od nich nie odejdą. Tak. Bo od nich nie odejdą, bo ich kochają, tak? A druga to jest sytuacja, ten zamknięty krąg, piorę sobie brudy we własnym tym. I druga sytuacja, w której my krzywdzimy obcych ludzi, nie krzywdząc tych, których kochamy, przez co ci, którzy kochani, których kochamy, nagle zaczynają być roszczeniowi i zaczyna nas boleć to, że ich kochamy. Tak, o tym też już mówiliśmy na jednym z wcześniejszych filmów, to jest jeden z wcześniejszych, archaicznych wręcz filmów Tresury Matrixa. Nie będziemy robić drugiego konkursu, bo ten przecinak, który już do nas napisał, prawdopodobnie też to wie, że najczęściej są takie dwa przykłady skrajne, że jest ojciec chrzestny mafii, który dba o rodzinę, zapewnia jej wszystko, ale jednocześnie robi to kosztem całego kosmosu na zewnątrz, jest bezwzględny wobec świata zewnętrznego. Nie obchodzi to go to, czy się dzieci pani Kowalskiej gdzieś tam w dolnym Pcimiu pod Neapolem umrą z przećpania za narkotyki, które sprzeda. Obchodzi go to, że za te pieniądze wyprawi wesele swojej córce, o którym będzie ta córka wiecznie pamiętać i będzie z tego powodu szczęśliwa. Pomijam moralizowanie, że na krwi i tak dalej nie da się szczęścia zbudować. Słuchajcie, to nie jest nauka jakiejś ścieżki duchowości. My tu rozmawiamy o prostych, psychologicznych lub jakichś bezpośrednich odruchach, które powodują, że przeżyjemy albo nie przeżyjemy. Są inne szkoły, my się nie mieszamy do tego w tym duecie. Natomiast no, drugą tendencją, no co, to jest, prawda, dobrodziej. To jest ktoś, kto zapiernicza dla dobra wszystkich, i przede wszystkim chcę, żeby to było widoczne. Czyli robi to, to jest bliżej mojego schematu, tego, co ja na swój temat próbowałem robić i na co się narażałem przez długi okres czasu. Czyli zapiernicza po to, żeby mieć ten taki wizerunek, że jest kimś, kto zapracowuje na społeczny szacun tym, że jest ciągle gotów o walkę dla innych. Natomiast najprawdopodobniej w jego kręgu wewnętrznym bardzo często znajdują się osoby wybitnie pominięte. Jego dzieci go nie widzą, tej osoby, jego mąż czy żona tej osoby jej nie ogląda zbyt specjalnie, ponieważ cały ten ładunek niewykorzystanych negatywności, ta osoba musi zainwestować w tym kręgu, w którym jedynie jakim został, czyli ten rodzinny, ten wewnętrzny. Teraz pytanie, czy my jesteśmy skazani na taki rozstrzał? Albo jestem ojcem chrzestnym, który cały świat dyma i jest dobry dla rodziny, albo jestem kimś, kto dyma własną rodzinę i jest dobry dla świata. Czy to jest wszystko, na co mogę sobie wypracować. W każdej z tych sytuacji ci ludzie robią to sobie. Nie rodzinie, nie tym obcym.
tylko oni mają cały czas wewnętrzną walkę ze swoimi własnymi decyzjami. Przecież nawet ten ojciec chrzestny, on miał różne dylematy na temat tego, gdzie zainwestować pieniądze za bimber i prochy. On cały czas kombinował i cały czas zastanawiał się, czy robi dobre decyzje, albo po prostu nawet się nad tym nie zastanawiał i uważał, że wszystko, co robi, jest dobre. Przez co był ścigany przez prawo i paru innych koleś. No właśnie. Natomiast ten dobrodziej, osoba, która całemu światu nieba przychyla w tym momencie, nie wiem, siedzi, pokutuje w więzieniu karę niesprawiedliwie wymierzoną za to, że walczy z systemem, wszystkim potrzebującym podstawia wszystko pod nos, nie próbujemy tego krytykować, ale na przykład no, jego rodzina no, ma delikatny problem z tym, że po prostu no, nie było go na meczu syna, nie był obecny na ślubie córki, zapomniał, jak się nazywa, nie wiem, jego szwagier. No generalnie... Jest usprawiedliwiony, bo pomagał światu. Tak, czy, dokładnie. No, czy ale, pytanie, czy, ale właśnie, to pytanie brzmi, co on zmienił? Bo oczywiście, że każdy jest w stanie kogoś zainspirować. Ktoś przeczytał Ojca Chrzestnego i nie został mafiozą, ale asertywnym człowiekiem, który zbudował przedsiębiorstwo i nie popełnił żadnego przestępstwa. Ktoś przejrzał życiorys apostoła pomocy wszystkim ludziom i wyeliminował ze swojego życia pewne zachowania, które mogłyby przyczynić mu wiele cierpienia. Te, które powodowały, że widział w ludziach ten rodzaj dobra, który ten apostoł widział w ludziach. Natomiast ani jeden ten nie został apostołem, a ten pierwszy nie został ojcem chrzestnym mafii. To jest coś, co zrobili spontanicznie, nawet o tym nie wiedzą. Więc to, czy nasza postawa kogoś zainspiruje, czy zdeinspiruje, to jest kompletnie poza naszym wpływem. Ja ostatnio przeprowadziłem rozmowę z moim synem, który wrócił z tego obozu paintballowego, o którym opowiadałem wam na początku. Mhm. I opowiedziałem mu historię, jak ja zaczynałem jeździć na kolonie, jak zaczynałem poznawać to wszystko, tak jak ten mistrz Kamasutry, te wszystkie historie. Jeździłeś na kolonie i poznawałeś wszystko jako mistrz Kamasutry? No to... Jakie to były kolonie, ty? Na kolonie i tam trzeba było po prostu zaznajomić się z tym, jakie prawa tam panują, bo tam przecież małolaty mają tą swoją falę wewnętrzną i tam są te grupy, tak. Są starsi, młodsi, jedni wykorzystują drugich i tak dalej. Ja nie mówię o fizycznym wykorzystaniu, tylko generalnie tam w latach 70., 80. w ogóle nie było takich problemów, że ktoś kogoś wykorzystuje. Tam po prostu lało się w mordę albo zabierało się zegarki albo cukierki. Tak. To były takie historie na koloniach. Ja mu powiedziałem, że ja na początku byłem takim człowiekiem, który nie znał żadnej sztuki walki i nie wiedział, jak się bronić i po prostu dostałem swoje frycowe bardzo mocno po dupie i wiedziałem również, mówiłem to swojemu synowi, wiedziałem również, że ty też dostaniesz po dupie jadąc na kolonie czy na jakiś obóz, bo wszyscy idąc gdzieś pierwszy raz, nie znając realiów, są w jakiś sposób przez przestrzeń wykorzystywani. Wykorzystywani w sensie takim, że najczęściej to po prostu ci starsi sfrustrowani wyładowują się na tych młodszych, no bo na kim? Jak nie na tych słabszych, tak? Bo można. I teraz, jak ja wytłumaczyłem mojemu synowi, dlaczego ja go tak skrzywdziłem? Otóż następnym przykładem, którym powiedziałem, mówię tak, słuchaj, ty masz starych swoich rodziców, nie? Ja jestem jednym z nich, a mama jest tym drugim, to są twoi rodzice. Spróbuj się, Kuba, zastanowić nad cechami, które cię denerwują w nas. On takie oczy zrobił, jak to mam się nad tym zastanowić. Ja mówię, tak, bo to są elementy, z których możesz się najwięcej nauczyć o sobie. Jeżeli pojedziesz na jakiś obóz i kolonię i spotkasz jakiegoś kolegę, czy tam pseudokolegę, który jest jakimś patolem, czy tam chinolem, czy tam jakimś innym i robi rzeczy, które ci nie odpowiadają, to on tam jest po to, żebyś ty się czegoś mógł nauczyć o sobie, żebyś mógł wyciągnąć z tego wnioski, żebyś wiedział, jak używać pistoletu do paintballa, żebyś nie musiał strzelać ostrą amunicją, żeby całe życie było grą, a nie walką o przetrwanie. No i myślę, że to jest puenta, jak to mówią baletmistrze. Andrzej mówi, że on nie potrafi puent produkować. Okazuje się, że ługał jak Majakowski. A, jak Skałasznikowa. Ługałem jak Skałasznikowa. To,
co powoduje, że zaczynasz używać cech, zauważać i używać zauważanych reakcji na to, co cię wkurwia w ludziach. Zamiast to u nich wiecznie punktować i ich wiecznie za to nienawidzić. Jest samodzielnością. A samodzielność powoduje, że przestajesz potrzebować złych panów i złych pań. Przestaniesz potrzebować niedoblego świata, własnego systemu, potwornych, niedoblych ludziów, którzy mi robią kuku. I tego pana czy te pani, co ona powiedziała, albo nic nie mówiła, ja sobie wyobraziłem, ale mi tego nie dała i nie dał, no to później mówię, że niedobrzy są, bo ja sobie pomyślałem, a nie dali. Tylko samodzielność tworzy tę strukturę, która mówi tak, okej, no dobra, wkurzają mnie. Czemu? Co w tym jest dla mnie? Ja nie jestem najodważniejszym z ludzi. Jestem osobą, która reagowała strachem i ucieczką bardzo wiele razy w swoim życiu. I muszę przyznać, że jednej się rzeczy nauczyłem w tym wszystkim. Wszystko, od czego spieprzałem, jest właściwością, która mnie nauczyła najwięcej o tym, co we mnie drzemie. Zwłaszcza w tym, że teraz nie potrzebuję tych ludzi, którzy tak mnie nastraszyli przez całą moją rozciągłość, przez całe 40 parę lat. Nie potrzebuję ich do tego, żeby mi o tym przypominali. I teraz wiem, że to gra. Gra, która polega na tym, że nie muszę strzelać ostrą amunicją, czyli nie muszę używać nienawiści spersonalizowanej w konkretnym adresacie, żeby sobie udowodnić, żeby samemu przed sobą się dowiedzieć, że mnie stać na decyzję, że mogę wyjść, że mogę zrobić krok, że mogę normalnie nawet coś zrobić źle, jak to robię pierwszy raz, że normalnie to zrobię, no mogę zrobić drugi raz źle nawet, a mogę to kurde pierdzielić przez 15 lat, a w końcu się dowiedzieć, że wszystkie te formy, w których to spierdoliłem, układają się w jedną doskonałą układankę, która nazywa się tak, to masz robić, koleś. Jesteś to... w tym doskonały. Olek, ty postawiłeś bardzo grubą kreskę pod moją już niewidoczną, zamazaną pod tą szybką z tego hełmu od paintballa. Masz mandaryńskie komplementy dzisiaj, po prostu wychodzi kurde poza moje pojmowanie teraz. Ten, kto oglądał od początku, będzie wiedział, o co chodzi z tą grubą kreską zamazaną szybką hełmu od paintballa. Dlatego jak ktoś nie oglądał, to niech sobie cofnie i obejrzy od początku. A my tym sposobem chyba dzisiaj, Olek, zakończymy, bo nam się nie zmieści na Instagramie. Już na pewno będziemy, kolanem będziemy dopychać. Tak, bo zrobię to tak po wiewiórczowemu, tak będziemy gadać tak szybko. Dokładnie. Musimy wtedy to na Insta i się wtedy słuchajcie. Bardzo Wam dziękujemy. Dzisiaj momentami w porywach było nawet 40 osób, co świadczy o tym, że jednak mimo wszystko trafiliśmy w miejsca, w które nie powinniśmy trafić i ktoś przypadkowo włączył oglądanie, a potem wyłączył. Ale było na pewno kilka osób, które z miłą chęcią nas obejrzały. I to jest właśnie nasze prowokowanie tej nienawiści do przestrzeni. A musicie nas teraz oglądać, bo jak nie będziecie nas oglądać, to nie zrobimy następnego odcinka. Jak nie zrobimy następnego odcinka, to nikt nas nie będzie oglądał. Dokładnie. Natomiast następna klubowa tresura, tak zwana zamknięta, już niedługo. Wkrótce będzie ogłoszenie na temat wystawy. Wszyscy, którzy chcą się dołożyć do istnienia zjawiska, żeby takie wydarzenia również mogły się wydarzyć, to Plebesilwu, zapraszamy. No i musimy przypomnieć o naszym obozie paintballowym, który odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia, ostatni poniedziałek, wtorek, środa, czyli zlot tresury Matrixa, który, no jeżeli nie spadnie śnieg, to ale nie, to bałwana ulepimy wtedy, tak. Nie ma problemu, planujemy to zrobić, osób jest mało, także jeżeli ktoś lubi kameralne imprezy, to zapraszamy. No i zresztą tak w planie miało być. Istotna kwestia również, mamy chyba już laureata naszego konkursu na temat, ktoś błyskawicznie zareagował i przeraża mnie ten człowiek, zważywszy na jego wiedzę i naprawdę, gdybym prowadził jakieś na przykład podejrzane eksperymenty, to nie chciałbym, żeby śledził. Eksperymenta. Tak jest, tak. W Kinetics. Dobra, to na dziś tyle.
Bardzo wam dziękujemy. Tylko taki wkręt jeszcze, że z Olegiem chcemy się spotkać przed zlotem, po to, żeby nagrać kilka kawałków muzycznych, takich bardziej do tańca i do tego innego, drugiego, tak. Do wódki znaczy, nie? I te wszystkie nasze dekompresje nadrobimy, bo w tym momencie są odcinki bez dekompresji, ale nie obiecujemy, bo nie możemy, chociaż tak. Niektórzy mówią, że human designowo możemy, a my mówimy, że nie możemy, bo, nie. Możemy się z tym nie zgodzić. Może no nie, my jako zbiór mamy czakrę woli wypełnioną, więc obiecywać nie możemy niczego. Tak, a oni twierdzą, że właśnie wtedy możemy, a my mówimy, że nie. A my nie. I to się sprawdza. Natomiast zrobimy wszystko, żeby trochę muzyki więcej się również na naszym kanale i na Facetubie pojawiało. No, Facetube. No dobra, ja widzę taką Facetubę. Słuchajcie, no nie, bardzo wam dziękujemy za energię, bo to myśmy w ogóle mieli o czym innym mówić dzisiaj. Dzisiaj miało być przepis na szarlotkę i sernik, a niestety tak. Wyszło zupełnie coś innego jak zwykle. Ale muszę wam powiedzieć, jak chcecie sprawdzić, czym jest improwizacja w stylu Tresury Matrixa, wymyślcie sobie temat na jakiś przepis kulinarny albo jak przeprowadzić ciocię przez pasy i zacznijcie o tym mówić. Wyjdzie, kurde, kompletnie nie na temat, ale na pewno wyjdzie to, co miało być. Co mieliście powiedzieć, to będzie tak zwany przekaz. Bardzo wszystkim dziękujemy i zobaczenia już wkrótce. Tak. Jak to się nazywało? Jemy nada. Jemy nada. No. Jemy nada. Jemy nada. Facebook live stream stop. Co to było? Ja pierdolę. Przypominam ci, Andrzej, twoje słowa się nadal nagrywają i ogląda nas dwie osoby. Dobrze, przepraszam dwie osoby, wyłączam nagrywanie. My sobie musimy chwilę pogadać ze sobą, wyjaśnić parę rzeczy. Tak, ale możecie być, to nie ma sprawy tutaj. Więc... Możecie być. O ja pierniczę. No powiem ci szczerze, nie spodziewałem się takiego zwrotu. Takich zwrotów, ja też się nie spotkałem takiego zwrotu. Wyliżemy się z tego. Jakoś się z tego wyliżemy. To. O ja pierniczę.